W Janowcu Kościelnym upamiętniono jedną z katyńskich ofiar, Franciszka Twardowskiego. Jako aspirant Policji Państwowej Franciszek Twardowski pełnił służbę właśnie w Janowcu Kościelnym. Był jedną z 22 tysięcy ofiar zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD. Teraz ma swój żywy pomnik, dąb pamięci oraz pamiątkową tablicę znajdujące się w Janowieckim Parku. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, gdyż uczy o tym, co było. Jest to mowa o tożsamości, o naszej pamięci. Przed ceremonią posadzenia dębu pamięci w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego odbyła się msza święta w intencji ofiar NKWD. Nabożeństwu towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Janowcu Kościelnym. Chciałeś powrócić przed Wigilią. Uczą się postaw pewnych, szacunku, potrafią podkreślać swoją tożsamość. Posadzenie tego dębu jest dla nas wszystkich w szkole taką lekcją pamięci, żywą lekcją pamięci. W uroczystości wzięli również udział członkowie rodziny Franciszka Twardowskiego. Był często wspominany w naszej rodzinie, i, no, jak to nazwać, takim uwieńczeniem jego żywota w tej ziemi janowieckiej chyba, bo tutaj był komendantem przed wojną. Cieszę, że pamiętają, że będą pamiętać, ta pamięć nie zginie może o tych ludziach. Franciszek Twardowski to nie pierwsza postać upamiętniona w gminie Janowiec Kościelny. Zaczęliśmy 2 lata temu w Szczepkowie Borowym z posadzeniem dębu i odsłonięcie tablicy dla Bronisława Borowca. Tutaj po 2 latach kolejna tablica. Jeżeli znajdą się karty dokumentujące osobowości związane z ziemią janowiecką, a okaże się też, że nie ma nigdzie posadzonych dębów dla tych osób, na pewno znajdzie się miejsce, godne miejsce na terenie ziemi janowieckiej. W ramach akcji Katyń ocalić od zapomnienia w całej Polsce mają być posadzone 22 tysiące dębów pamięci. Każdy dąb dedykowany jest jednej z ofiar katyńskiej zbrodni. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv